No cześć kochani, witajcie w misiu. Patrzcie tu, patrzcie tu. To, że mam kawkę, to jest nic. Ale patrzcie na to, Jezu, patrzcie na to, patrzcie, patrzcie. To jest taki kubeczek. Dobra, on wydaje się w kamerze większy, ale on jest naprawdę malutki. On jest naprawdę tyci. Taki na, no może by się podwójne espresso, ja mam jedno espresso, może by się podwójne zmieściło. A tu jest napisane happiness. Ha. I właśnie to jest temat naszego misia. Dlatego wybrałam ten, bo mam trzy, bo one w sklepie były po trzy sprzedawane. I jeden ma napis coffee, drugi ma jakiś tam rysuneczek, a ten ma napis happiness i ten specjalnie wzięłam na dzisiejszego misia. No to łyczek kawki, nie wiem co wy tam pijecie, zróbcie sobie coś. I lecimy. Miśki, słuchajcie, tak jak to zwykle bywa, najlepsze misie są wtedy, kiedy coś mi gdzieś ktoś coś podpowie, jakoś gdzieś tam przemykający człowiek, czy to ulicą, czy to na przykład na grupie facebookowej. To się bardzo często zdarza, że coś napiszecie na grupie i się okazuje, że jest temat na misia taki, że normalnie miśki nie mogę. Więc jest nowy post na naszej grupie facebookowej i tam oczywiście takie różne tutaj już filozoficzne dyskusje, bardzo ciekawe dziewczyny sobie tam piszą. Mianowicie jest tam cały post na temat, dlaczego wtedy, kiedy czujemy się rzeczywiście w końcu już najbardziej szczęśliwi, już uzyskujemy to takie wewnętrzne poczucie szczęścia, dlaczego wtedy wszystko nam się co? A, wy wiecie, jakie słowo by to pasowało, ale ja nie mogę go powiedzieć, bo kanał jest bez przeklinania. Psuje. Psuje się nam. A wszyscy, którzy wiedzą, jakie brzydkie słowo można wstawić, to sobie już wstawili. Także wiecie. Dobra. No i kochani, teraz tak. To jest prawda. To jest prawda i to nie tylko szczęścia dotyczy, to w ogóle dotyczy rozwoju duchowego, czy w ogóle rozwoju, że bardzo często w momencie, kiedy nam się wydaje, czy czujemy, że osiągnęliśmy jakiś stopień, jakiś pułap, to nagle się coś takiego dzieje, że po prostu lecimy na dół z jakiegoś powodu. Albo nas ktoś wkurzy, albo nam coś ktoś powie, a my zareagujemy tak, a nie inaczej. I nagle, o, przecież miałam zen. Gdzie jest mój zen? Bo tutaj coś nas tam wkurzy. W moim przypadku to są niedzielni kierowcy. Miśki, nie powiem, nie powinnam jeździć samochodem, bo mój cały zen to po prostu idzie się, w sensie, że się psuje. No to ja tak mam, niestety. Także tutaj to jest mój problem. Wy być może macie inne problemy. Może konkretna osoba was wkurza, może coś innego się dzieje, może coś w pracy. Słuchajcie, to mogą być różne rzeczy, ale podobnie. Ci z Was, którzy na przykład afirmują, ja tak o afirmacjach za dużo może nie mówię, ale wiem, że wiele z Was, czy wielu z Was pisze afirmacje. W momencie, kiedy zaczynamy pisać afirmacje, zaczynamy gdzieś tam coś sobie przestawiać w głowie, nam się dzieje coś negatywnego. Tak jakby się nam zepsuło, dlatego że my piszemy afirmacje. Czyli my idziemy do przodu, my wzrastamy, my jakoś dojrzewamy, medytujemy, spokój mamy tu w ogóle, nie wiadomo co. Albo właśnie szczęście, poczucie szczęścia, tak jak było w tym poście facebookowym. I nagle coś się takiego dzieje, że nas sprowadza, słuchajcie, do pionu. I kochani, to się dzieje właściwie trochę po to, żeby nam pokazać, że jeszcze, no, że jeszcze troszkę musimy popracować. Że jeszcze nie wszystko w nas jest takie, słuchajcie, piękne, cacy, różowe i nie wiadomo jakie. Nie, ten spokój, to szczęście, ta miłość, to nie wiadomo co, nie jest w nas jeszcze takie ugruntowane. A bywa, bywa, i to jest normalne, nie przejmować się, że jest to trochę takie, no nie chcę mówić, no powiedzmy iluzoryczne, że nam się wydaje, och, jakie szczęście wielkie. I nagle, a to masz! I co? Dalej masz szczęście? Dalej się uśmiechasz tutaj? Tak? No to znaczy, że to twoje szczęście to było o dupę rozbić. I kochani, to w tym nie ma nic złego. To, słuchajcie, to się wszystkim nam zdarza. Mówię nam, bo oczywiście, że mi się też takie rzeczy różne zdarzają. Także kochani, dzieje się to wszystko po to, żeby nas tak troszeczkę obudzić, potrząsnąć nami i powiedzieć, o nie, popatrz, popatrz na to, jak ty teraz zareagujesz. I słuchajcie, żeby to jakby lepiej opowiedzieć o tym szczęściu, jak to się ma, to szczęście, czy uzyskanie tego
szczęścia, jak to się ma do tych negatywnych zdarzeń, które się nam w życiu dzieją, to zrobię takie porównanie do miłości. No ci, którzy mają dzieci, będzie Wam łatwiej być może sobie to wyobrazić, ale możecie to ten przykład miłości odnieść do partnera, partnerki, rodzica czy kogoś bardzo bliskiego. Kochani, jeżeli my czujemy naprawdę wielką miłość wewnętrznie do kogoś, taką naprawdę prawdziwą miłość, no mówię, no najłatwiej to na przykładzie rodzic-dziecko albo partner-partnerka, jeżeli związek jest dobry. Jeżeli ta osoba coś zrobi, co nas wkurzy, albo zachowa się jakoś tak, że nam się to nie podoba, to my nie przestajemy tej osoby kochać. No wyobrażacie sobie? O, nie umyłeś naczyń! Czy nie odrobiłeś lekcji? Czy pyskujesz mi tu? Czy co? O, nie, nie, nie. To dziękuję bardzo, ja już tutaj w ogóle tej miłości do ciebie nie mam. W ogóle o co tobie chodzi, człowieku? Zero miłości! No, Miśki, bez przesady. Wyobrażacie se? Jak by to wyglądało? Jak by te nasze związki wyglądały? Jakbyśmy o byle jakieś takie... Słuchajcie, to nie muszą być takie pierdoły, co powiedziałam. To mogą być poważniejsze sprawy, że naprawdę ktoś, no tak gdzieś coś jakoś się zachowa, no nie za bardzo. A my nadal potrafimy tą osobę kochać. To nie jest tak, że my nagle tej miłości już nie czujemy w sobie. Słuchajcie, są ludzie, którzy są naprawdę w takich bardzo trudnych relacjach i nawet muszą zerwać relacje, a to nie oznacza, że odchodząc z tej relacji, miłość im nagle umiera w środku i w ogóle pa, dzięki, tu prawda spędziliśmy ileś tam lat, ja sobie idę, do widzenia, jesteś toksyczny, toksyczna, żegnam, nie czuję już miłości z dnia na dzień. No tak też nie jest. Ta miłość w nas nieraz jest jeszcze przez jakiś czas. I teraz tak, jeżeli byśmy to odnieśli do naszego szczęścia, to w tym momencie, jeżeli my naprawdę czujemy wielkie, prawdziwe szczęście, szczęście związane z naszym życiem ogólnie, z takim naszym jakimś jestestwem, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć, to nawet jeżeli gdzieś te kłody pod nogi nam ten wszechświat będzie rzucał, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy aż tacy, nie wiadomo jak rozwinięci, to my dalej wewnętrznie będziemy czuli to szczęście. I słuchajcie, było takie pytanie, już nie pamiętam, czy tu, czy na Facebooku, czy na kanale, czy na Facebooku. Ktoś mnie chyba zapytał, czy ja jestem szczęśliwa. I zastanowiłam się nad tym, jak ja bym odpowiedziała na to pytanie. Pewnie już nie będę teraz odpowiadać, skoro to teraz poruszyłam. Ale pomyślałam sobie, że tak, że jestem szczęśliwa, że czuję jakieś takie wewnętrzne szczęście, które jest powiązane z jakimś spokojem. Właśnie to jest ciekawe, że to szczęście się u mnie wiąże z jakimś takim poczuciem spokoju o teraźniejszość i o przyszłość. I to jest takie szczęście, tak jak ja to odbieram u siebie, być może wy inaczej odbieracie. Ale gdybyście mnie zapytali, czy w takim razie ja mam wszystko, tam, co bym chciała mieć, to ja bym powiedziała, że nie, no to jest jeszcze masę rzeczy, które bym chciała mieć. I powiem szczerze, zamierzam i wiem, że będę. Natomiast dzisiaj nie posiadam. I to nie powoduje we mnie poczucia braku szczęścia. To jest na takiej zasadzie, kurde, no fajnie byłoby mieć to, fajnie byłoby mieć tamto, fajnie byłoby, żeby to wyglądało troszkę inaczej, ale czy ja z tego powodu czuję nieszczęście? No nie, no nie jest tak. To jest tak samo jak coś tam jest nieidealnie w jakiejś relacji, czy rodzic dziecko, czy partnerstwo, czy cokolwiek. Czy to znaczy, że ja nie kocham tej osoby? No nie. Dlatego, że to szczęście nie jest tam gdzieś tam, tylko ono jest tu, w środku. Jeżeli ono jest w środku prawdziwe, tak samo jak miłość lub spokój, wiecie, to są takie wyższe już wartości, miłość, szczęście, spokój. I jeżeli my to mamy w sobie, jeżeli to jest w nas gdzieś tam głęboko, to po prostu jest. I nie ma, że coś się wydarzyło, tu nam nie poszło, tu się nam coś zgubiło, tu żeśmy stracili pieniądze. Słuchajcie, nikt z nas nie lubi tracić, gubić, kłócić się, czy nie wiadomo co. Oczywiście, że nie lubimy. Nikt się nie będzie cieszył z tego, że na przykład zgubił telefon, albo jakąś sumę pieniędzy, albo że został okradziony, albo cokolwiek jeszcze innego, że mu coś nie poszło w pracy. Na przykład. Nikt się nie będzie z tego cieszył, nie będzie skakał do góry, wow, ale się cieszę, że coś tam, że czegoś tam nie mam. No to tak nie będzie. Ale to nie powinno wpłynąć w żaden sposób
na prawdziwe, wewnętrzne poczucie szczęścia. Jeżeli się takie rzeczy zdarzają, to tylko po to, żeby nam pokazać, dobra, to co, dalej jesteś szczęśliwy? Szczęśliwa? Jesteś? No to dobrze, to gratulacje, to jest prawdziwe szczęście. To jest po to, żeby nam pokazać, czym jest to prawdziwe szczęście. Jeżeli natomiast mamy jakieś okresy szczęśliwości, takiego poczucia, że jesteśmy szczęśliwi, a potem spadki, że coś totalnie no, nie poszło, coś się zupełnie nie udało, wydarzyło się jakieś wydarzenie w naszym życiu, które spowodowało, że no ni cholery, no nie mogę czuć już tej szczęśliwości, już nie czuję się szczęśliwa czy szczęśliwy, no to kochani, to jedyne, co nam to pokazuje, naprawdę, to jest, że my jeszcze troszeczkę musimy popracować nad ugruntowaniem w sobie tego poczucia szczęścia. I ja uważam, że jedną z lepszych metod to jest medytacja. Ja tak uważam, że jednak medytowanie, no jak to może, no to przynajmniej raz dziennie, no może dwa razy dziennie, niektórzy medytują pięć razy dziennie. Kochani, w zależności od czasu, bo to też nie może być tak, żebyście wy zmuszali się i mieli jakieś poczucie winy, że nie medytowaliście. To tak nie ma na czymś takim polegać, że poczucie winy czy coś. Ale jeżeli jest ten czas, na przykład rano i wieczorem, albo przynajmniej gdzieś tam raz w ciągu dnia, żeby tak naprawdę się wyciszyć, wydaje mi się, że to jest całkiem dobry sposób, żeby znaleźć w sobie zarówno spokój, jak i szczęście. Bo to jest, kochani, ze sobą powiązane. Szczęście i spokój są ze sobą ściśle powiązane. I w tym momencie, no pewnie, że możemy mówić, że dla jednego szczęście to jest takie coś, taki obrazek jakiś życiowy, a dla innego szczęście to jest inny obrazek życiowy. Ale słuchajcie, ja jednak bym się upierała, że szczęście to nie jest zewnętrzna sytuacja. Ja bym się jednak upierała, że to szczęście to jest poczucie w środku, poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa, być może powiązane jakoś z miłością i z radością. No pewnie powinno być. Czyli takie wyższe uczucia gdzieś tam głęboko w nas. Ja bym się jednak upierała, że nie powinno to być zależne od naszego jakby obrazu naszego życia, od tego, co jest jakby projekcją gdzieś tam naszej podświadomości i o, moje życie wygląda tak, gram w takim filmie w tym momencie, taki mam dom, takich mam przyjaciół, rodzinę, dzieci, pieseła, niewiadomoca, praca i tak dalej, i tak dalej, to ja tu jestem szczęśliwa, ale jakby ten obrazek wyglądał tak, to bym była bardziej szczęśliwa, a jak nagle w tym obrazku się mi coś weźmie i zepsuje, to będę w ogóle totalnie nieszczęśliwa. No kochani, no to nie tak ma być. To nie tak ma wyglądać. Także gdzieś tam spróbujcie podczas medytowania dokopać się do tego szczęścia. Się tak teraz zastanawiam, czy u mnie jest medytacja na temat szczęścia. I chyba powinnam wiedzieć, jakie mam medytacje na kanale. Ale ci, którzy wiedzą, jest playlista medytacji. No tam jest kilka medytacji. Będzie więcej, będzie. Ja obiecuję, że będzie więcej. Tylko nie obiecuję kiedy. Ale może jest tam coś o odnalezieniu szczęścia? Czy coś takiego? Jest taka medytacja, Miśki, u mnie jest, dziecko, jak nie ma, to zrobię, ale może jest, więc nie musi być moja medytacja, kochani, medytacji jest wszędzie pełno, możecie sobie szukać, ale w trakcie jakiejś medytacji, czy nawet nie musi być konkretna medytacja prowadzona, tylko nawet gdzieś tam sobie po prostu sami siedzicie w ciszy i w spokoju i odnaleźć w sobie, nie wiem, czy punkt, czy moment, ale to już jest filozoficzne. I pewnie zupełnie nie na tego misia. Ale odnaleźć sobie to takie tu i teraz. No tu to jest punkt, a teraz to jest moment. Jedno i drugie jest praktycznie nieuchwytne, a jednocześnie to jest jedyne, co mamy w życiu. Tu i teraz. Punkt i moment. Odnaleźć to. Tam jest to szczęście. I w momencie, kiedy my dużo medytujemy, i potrafimy znaleźć się w tym punktomomencie. Szkoda, że nie ma jednego słowa na punktomoment, nie? Tak jak jest czasoprzestrzeń, tylko że jak myślimy o czasie, to myślimy, że dużo czasu, a jak myślimy o przestrzeni, to myślimy, że dużo przestrzeni, a punktomoment to nie może być, że dużo, tylko że to jest takie
Tak jak punkt i tak jak moment, ale szkoda, że nie ma takiego. A może jest słowo, tylko nie wiem. Miśki filozofy pisać mi tu, jeżeli wiecie, o czym ja mówię. Kochani, znaleźć to tu i teraz, w którym to szczęście zawsze jest do odnalezienia. Szczęście i spokój jest właśnie tu i teraz. Ono tam jest. Tylko trzeba się dokopać. Bo kiedy my jesteśmy nieszczęśliwi? Na ogół my jesteśmy nieszczęśliwi wtedy, kiedy po pierwsze czegoś żałujemy z przeszłości. Gdzieś tam za tym płaczemy. Smutek, depresja, stany jakieś takie, żal i tak dalej, lub złość, że się coś stało. Albo wtedy, kiedy my jesteśmy w przyszłości. Złość, że się coś nie stanie, bo nam ktoś zablokował jakiś nasz cel. Lub lęk, że się stanie coś złego, czego my nie chcemy. Czyli albo jesteśmy gdzieś, gdzie już tego nie ma, bo to jest przeszłość, albo jesteśmy gdzieś w jakiejś przyszłości, której też w ogóle nie ma. Ona nie istnieje. Nie istnieje nic, co jest przeszłością i przyszłością. W tym punkcie i momencie, tu i teraz, właśnie tam jest to szczęście do odnalezienia. I ja myślę, że naprawdę najlepiej, najłatwiej, może najszybciej odnaleźć by to było w medytacji. Upierałabym się, Miśki. No ja bym się uparła. Ja myślę, że ci, którzy medytują, to się ze mną zgodzą. Ten taki właśnie zen, spokój. A jak przylezie coś, co nam ten spokój lub szczęście jakoś tam, wiecie, zepsuje, no. Też inne słowo miałam w głowie. Tak, Miśki, przyznam się. Zepsuje nam spokój i szczęście. Słuchajcie, no to co to przyszło? No poczuliśmy emocje, no co? Wkurzyliśmy się, przestraszyliśmy się, żal poczuliśmy przez chwilę. A dobra, było, minęło. Zwrócić z powrotem do tego punktu, do tego momentu, tego naszego szczęścia. I wtedy, jeżeli my wyrobimy w sobie ten nawyk wracania do tu i teraz, takiego koncentrowania na tu i teraz, nie ma siły. Nie ma siły, my zawsze będziemy ten spokój w sobie mieć. Nie jest to łatwe. Ja wiem, że się wszystko zawsze łatwiej mówi niż robi. Co nie oznacza, że my nie powinniśmy spróbować. A? Bo kochani, powiedzieć takie zdanie, a pani Ewo, to się łatwo mówi, to też się łatwo mówi. Takie zdanie też jest łatwe do powiedzenia. No to spróbujmy. To wszyscy spróbujmy. Odnaleźć to tu i teraz. Odnaleźć spokój, odnaleźć szczęście. I nawet jeżeli sytuacje zewnętrzne bądź ludzie nam to zaburzają raz na jakiś czas, wracać do tego takiego jakby centrum, do tego punktu, do tego momentu szczęścia. Bo to właśnie zawsze jest tu i teraz. Gdzieś tu gdzieś. Nie, że we mnie, tylko że w każdym człowieku. Tu szukajcie sobie tu. I w tym momencie, tu i teraz. A jak się zdarzą jakieś dziwne rzeczy, wiecie co? Powiem tak trochę przekornie. Ale jeszcze bardziej się cieszyć. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli się wam coś zepsuje, to znaczy, że robicie coś dobrze i wszechświat wam rzuca jakieś kłody, żeby... Dlatego, właśnie dlatego, że wy pracujecie nad sobą, wszechświat wam rzuca kłody. To jest na takiej zasadzie, jakbyście byli w szkole i uczycie się, uczycie, uczycie i nauczyciel widzi, o kurde, ten człowiek jest jakiś, ten to, czy to dziecko, jest bardziej uzdolnione, o to dam mu trudniejsze zadania do rozwiązania. Dziecko tak, a co ty mi tu dajesz takie trudne, czemu ja nie mogę takiej łatwizny jak wszyscy inni? No właśnie dlatego, że ty się bardziej rozwijasz. I tak samo robi wszechświat. To jest taki nasz nauczyciel. O, rozwijasz się, idziesz w stronę szczęścia, spokoju, tu medytację robisz, o, afirmacje, a to masz. A wy, no dobra, przeskoczę. Albo przetrwam, ale nie zbije mnie to z tropu. Nie wybije mnie to z tego tu i teraz, bo ja już wiem, że tu i teraz jest moje szczęście i mój spokój. No i wtedy wszechświat tak, o kurde, ktoś tutaj czytał mądre książki albo oglądał mądre kanały. No to dobra, gagatku, no to masz jeszcze tutaj ci walne. Nie, dobra, wszechświat, to tutaj w kulki ze mną nie leć, bo ja mam szczęście i spokój. A? Miśki! Także kochani, do robotki, szukać tego swojego tu i teraz, szukać tego szczęścia i tego spokoju. I teraz jeszcze na koniec takie jedno zdanie, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że
Możecie mi niektórzy z Was napisać, a co jeśli i podacie jakąś bardzo tragiczną historię życiową, łącznie z jakimiś, z utratą bliskich ludzi, ze śmiercią, z chorobą itd., itd. Kochani, pewnie ciężko byłoby w takich sytuacjach mówić o tym, ale jestem szczęśliwa, ale to nie znaczy, że mimo wszystko nie możemy zachować spokoju. Możemy zachować spokój nawet w takiej trudnej sytuacji. Czasami musimy coś przeżyć i jest to też jakaś lekcja i trudno jest chodzić uchachanym, w ogóle wręcz jest to niemożliwe i każdy z nas gdzieś takie sytuacje ma za sobą, większość z nas w każdym razie. Natomiast to nie znaczy, że my nie możemy szukać spokoju w sobie, nawet w obliczu naprawdę trudnych sytuacji. Nawet jeżeli przez chwilę jesteśmy w dołku i jest to dla nas niemożliwe, żeby odnaleźć ten spokój, to my kiedyś z tego dołka wyjdziemy i wtedy spróbujmy na powrót znaleźć ten spokój, nawet jeżeli trudno nam odnaleźć szczęście, bo naprawdę wydaje mi się, że spokój i szczęście są ze sobą bardzo blisko powiązane. I czasami po prostu mówimy, że jesteśmy spokojni. A jeżeli ktoś nas zapyta, no ale jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, to my powiemy, no mam spokój, no to chyba mam szczęście. Pomyślcie o tym, to jest takie trochę, może tak odjechałam filozoficznie trochę, ale mi się osobiście tak skojarzyło. Mi się spokój skojarzył ze szczęściem, a szczęście ze spokojem. No nie jest to niby to samo. Tak jak mówię, w przypadku bardzo traumatycznych zdarzeń trudno jest czuć szczęście, ale można poczuć spokój. Być może dlatego to jest jakoś tak się przeplata. No najlepiej mieć jedno i drugie, ma się rozumieć, oczywiście, że tak. Ale czy szukać tego na zewnątrz, w tym filmie, w którym gramy w danym życiu, w obecnym życiu? Czy jednak w momencie tym, w tym tu i teraz? Miśki, to tak jak powiedziałam, medytujcie i spróbujcie bardziej być skoncentrowani na tym momencie, który jest teraz. Kochani, tyle. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat. Czy, nie wiem, czy praktykujecie medytację, czy robicie to, o czym my tutaj rozmawiamy. Czy macie poczucie szczęścia dzisiaj, czy nie? A jeżeli nie, to jak myślicie, dlaczego? Co by sprawiło, że mielibyście to poczucie szczęścia? Zastanówcie się nad tym. Czy na pewno nie możecie go odnaleźć w środku? A jeżeli w środku nie potraficie odnaleźć szczęścia, zapytajcie się siebie i napiszcie w komentarzach, czy jesteście w stanie odnaleźć spokój? Takie zadanko mini zadanko domowe. Piszcie w komentarzach, misiaczki, zwierzcie mi się. Kochani, tyle. Lecę. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia, także lecę. Ale buziaczki, a łyczek kawki, no bo przecież musimy tą kawę razem pić, prawda? No właśnie. Z mojego kubeczka z napisem szczęścia. Kochani, no bo kawa to szczęście, prawda? Tak, wiem, niezdrowa, ale ja lubię czasami wypić espresso. Nie piję tego bardzo dużo, ale lubię. Miśki, tyle, buziaczki, pozdrowionka, no i pa, pa.